Witam, nazywam się Michał Piotrkowicz i dzisiaj jak nierzadko będę opowiadał o swoim malarstwie. Mamy dzisiaj tutaj w studio filozofię. Tak się nazywa ten obraz, namalowany w technice mieszanej na papierze. Chciałem na wstępie powiedzieć, że dedykuję trochę złośliwie, ale z takiej złośliwej życzliwości tę pracę wszystkim adeptom sztuki myślenia, w procesie filozofii oczywiście, z tą myślą, aby nie utkwili nigdy na tyle mocno w tym swoim myśleniu, roztrząsaniu, dywagowaniu i tak dalej, bo to jest bardzo przyjemne takie błądzenie w różnych teoretycznych aspektach życia. No właśnie, ale życzę im, żeby nigdy nie utknęli w tym zadowoleniu, jakim jest myślenie i nigdy nie ulegli własnej próżności na tyle, że zahamuje ich to przed działaniem. Bo może filozofem nie jestem, znaczy na pewno nie jestem, ale mam takie podejście, że myślenie niepoparte czynami, bez działania, no, że tak powiem, nie jest specjalną nauką i naprawdę ja troszeczkę wierzę jednak w empirię. Tak więc, przejdźmy do analizy obrazu. Obraz dedykuję też oczywiście swojemu przyjacielowi z chyba największym stażem, Piotrkowi Wilkinowi, no bo on jest filozofem. Tak, no więc macie tutaj postać, która jest w takiej pozie zamyślenia, załamania, czegoś tam jest bezbronna, troszeczkę taka jakby tkanka malarska sugeruje, jakby była trochę odarta ze skóry. Tutaj widzimy taki błękitnawy mózg, który jakby prześwituje przez półtransparentne ciało. No i siedzi sobie na tej ławce, taki zamyślony, smutny i tak dalej, i tak dalej. A tymczasem w tle jest taki pas, prawda, na którym namalowane są ptaki. Symbol witalności, nadziei, marzeń i tak dalej, i tak dalej, więc to tą taką ciężką postać w tej depresyjnej pozie tutaj równoważy okno z tymi ptakami, prawda? Taki latający drób symbolizuje właśnie niczym u Bruno Schulza wszystko to, co może być może rozwiązaniem ciemnych myśli, problemów, dywagacji i tak dalej. Bo właśnie jeszcze jest taka jedna sprawa, to są myśli zawarte w tym obrazie. Byłoby dziwne, nazywa się filozofią, gdyby nie było tych myśli. I właśnie, i o co chodzi? Że na tej ławce, jak na ławce, takiej ławce rezerwowych, też człowiek może się przyzwyczaić, żeby tak usiąść i tak siedzieć, bo człowiek to jest takie bydło, że się przyzwyczaja nawet do rzeczy toksycznych i złych dla niego samego, tak długo jak odgrywa rolę, którą zna. Przerażające, nie? Właśnie. I wystarczyłoby się odwrócić, żeby zobaczyć te ptaki, przypomnieć sobie o marzeniach, o nadziei i tak dalej. No ale ta postać nie ma prawa tego widzieć. Także, no cóż, tak trochę ku przestrodze, ale jednak z sympatii powstał ten obraz. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Subskrybujcie mój kanał, jeśli tak było. I śledźcie różne inne gawędy o moich i cudzych obrazach, bo mam nadzieję rozszerzyć formułę tego kanału i troszeczkę Wam poprecić nie tylko o swojej sztuce, bo tak, mam nadzieję, że Wam się spodobało.